Turcja. 18 czy tam jakiś in, czy tam 17 wiek. Armie Ottomana stopniowo podbijają kolejne tereny, a podczas gdy w międzyczasie wewnątrz tego państwa i na jego przestrzeni czegoś tak odbywa się historia pewnej zemsty pewnego dowódcy straży granicznej. Dowódcy straży szeryfskiej, czy jak się to tam nazywało, który za wszelką cenę zrobi wszystko, a dotopać zdrajcę i zemścić się za śmierć swojej rodziny. Witajcie w kolejnym witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku z gry Zaptie, która taką właśnie fabułę opowiada. O, muzyka się skończyła. Dzisiaj ponownie wykonamy sobie dwie misje, tym razem już jako nastoletni nasz bohater. Jak grając z nim zdołaliśmy sobie zarobić na życie jako dostawca drewna. Tak zwany. Oprócz tego, a także nauczyliśmy się wspinać, czego nauczyłem się tak naprawdę już wcześniej przed wykonaniem tego zlecenia z drewnem, oraz skradać się i atakować przeciwników od tyłu. Tak więc, a dzisiaj, co nas czeka, tego przekonamy się już za chwilę. Zapraszam do oglądania. No dobra widzowie, witam was więc po tej króciutkiej zamierzonej pauzie w nagrywaniu. I przechodzimy do gry. Jak widzicie, tam jest koleś, nasz już starzejący się powoli opiekun, który ma dla nas zadanie. A jakież to jest zadanie? Proszę, powiedz ty mi, starcze. Nauka rzucania nożami. Załatw bandytów, pozbądź się bandytów z ulic, którzy sprawiają ludziom same kłopoty. Ej, tu biegnie dzieciak. 41 akkesu plus 1 doświadczenia. To jest, akurat jak miałem przyjemność przeczytać na Google Playu, to rzucanie nożami akurat jest jednym z części składowych naszego skradania się, uzupełniającym te nasze atakowanie wręcz. Tak, dobra, zaczynamy i mamy odnaleźć osobę, która ma nam w tym pomóc. Tak więc ruszamy. Ta osoba powinna być gdzieś tutaj, o właśnie. No wiem, że mamy oczyścić miasto z bandytów, którzy je terroryzują. No, widocznie poszukiwania naszego młodego bohatera, tej straży, który tam wtedy zginął, który zginął z rąk zdrajcy. Jak najwidoczniej, z tego co widzę, poszukiwania syna tego zdradzonego dowódcy szeryfów Turcji trwają. I po pierwszej partii załatwionych bandytów, teraz do tego miasta, Istambułu, przybywają kolejni. Przybywają kolejni śmiałkowie chcący pozbyć się dziedzictwa tego zdradzonego generała. I oczywiście pracują pod wodzą zdrajcy. Na
Pociągnij swój nóż z przyciskiem za odpowiedzialny za rzuty nożem i przekrocz z przeciwnika po cichu. Oho, zaczyna się. Wyjmij noże i... Muszę tam trzech się pozbyć. Pozbywać. Dotknij na przeciwnika, aby rzucić w niego nożem. Tylko pamiętaj, musisz trafić celnie. Ha! Hej! Aaaa! Zbierz nożę z powrotem. No niestety trochę oberwałem. Zadaję ci zasięg. A tego to z kolei mamy podejść od tyłu. Po cichu załatwić. O nie. E? Co to było? Hej! Aaaa! No cóż, niekoniecznie to są Silent Kille, bo wszyscy mnie zauważają. I wiedzą, że to oni stają się zwierzyną w tym momencie. Koniu, nie zdradzaj mnie tylko. Normalnie czuję... Normalnie... No, mimo że nie... Normalnie no... Aż chce się... Powiem, że grając ten tytuł mam nieodpartą ochotę zagrać sobie w Assassin's Creed'a. Takiego prawdziwego, na telefony. Co to było? Co to było, się ten strażnik zastanawia? Ja tu nagle... A nie, przecież to jest ten. Zwykły obywatel. Przepraszam. A temu podrażniemy gardło. Haha, nie spodziewał się. Nie może cię nikt zauważyć, młody człowieku. No nie. Okej, teraz byli... Nie zdał sobie od razu sprawy z tego, że ja tu jestem, tylko się zdziwił tym, że jego kolega zdechnął. To jeszcze nie koniec. Paru bandytów się tu jeszcze czai. Trzeba ich załatwić. Cofaj się! No nie! Au! Dostałem! Au! Nie trafisz mnie! Misja ukończona. No na całe szczęście, bo już miałem umierać. I byłem niezwykle temu bliski. Oho, no właśnie. I widać wyraźnie, że odniósł no mieszanej jakości zwycięstwo. I to jest prawdopodobnie ten zdrajca, który na niego poluje. No, ludzie ponownie się cieszą, ludzie cieszą się, że za pomocą swoich cichych, skradankowych umiejętności oczyściliśmy miasto. I na szczęście, jak się akurat okazuje, tym razem wyłączyłem reklamy, więc... Wyłączyłem internet. Więc, no właśnie.
Nie musimy się mar- nie muszę się martwić reklamami. No nie, że co? Ile ja mam życia w ogóle? Mapa! Oho, widać, że ta gra staje się, zaczyna być, zaczyna powoli przechodzić do sena swojej sandboxowości. No, i tak jak już mówiłem, no, akurat grając w tę grę mam nieotwartą ochotę zagrać sobie w prawdziwego telefonowego Assassin's Creed'a, bo tutaj, no, przypomina mi się ta mechanika tej walki z templariuszami. Kolejny relikt został odnaleziony. Oczywiście, akurat jak się okazuje, w przypadku, no właśnie. Ablution. Ohoho! Proszę bardzo, co... Ohohoho! Proszę bardzo! Akurat byłem zainteresowany, co może oznaczać, co oznacza ta ikona obok tej studni. I się okazało, najoczywiściej w świecie, że... Tak. Na wszelki wypadek, gdyby mi był ubytek zdrowia, to mogę zawsze go podreperować. Lecząc się przy okolicznej tej. Przy pomocy okolicznej tej studni. Ha! Także tu, ablution, czyli coś pewnego związanego z wodą. No, mechaniki skradankowe z rzucaniem noży i atakowaniem od tyłu w rolach głównych, to może oznaczać, że ta gra to hit. Po prostu hit. Mogę zaznaczyć sobie obiekty na mapie. Żeby zobaczyć, co się tu dzieje. Wierzący. Co to może oznaczać? Wierzący, wejdź. Aha, czyli mam rozumieć, że zostaliśmy naznaczeni wiarą i jak... I pewnie jak zginiemy, to się odrodzimy, jak Feniks z popiołów. Chociaż niekoniecznie przypuszczam, że to Feniks, bo to inna kultura. Chociaż możecie mnie poprawić w komentarzach. No i... no... no i... no właśnie, jak ten. Hmm? Czyżby to coś oznaczało? Dobra, nie. Wiecie co? Jednak sobie podarujemy tą kolejną misję na odcinek. I po prostu... kolejną misję z dwóch z rzędu na ten odcinek i po prostu sobie go dziś... i po prostu sobie go zakończymy, no. To był taki odcineczek troszkę informacyjny, aha. No i zapomniałem wspomnieć, że tym razem jest to gameplay na prawie samym początku miesiąca. Zaledwie 9 dni... Nie, przepraszam. 10, patrząc sobie teraz na kalendarz, od czasu zakończenia się Halloween. Akurat jak się okazuje, teraz mi... Ja dopiero 10 dzień od... Nie po 10 dzień po samiuszkim końcu października, po 31 października, w którego to czasie upubliczniłem dwa filmy. Po jednym na swoje dwa kanały. No, na Michael Madden Tower Fox oraz ten film krótkometrażowy na swój kanał, którego możecie zobaczyć sobie dowolnie. Tak więc widzicie, jaka regularność ma ten, tak więc widzicie, jak to się wszystko teraz potoczyło. A ja, nie wspominając o tym, że jutro jest 11 listopada, więc...
Więc pewnie wszyscy chodzący do szkoły widzowie na pewno będą się cieszyć, że będą mieli dodatkowy dzień wolnego. No, w tym także ja. Bo będę miał prawdopodobnie więcej też czasu. Prawdopodobnie też. Bo będę miał więcej czasu na swoje rozmyślanie nad swoim kanałem oraz spędzeniem czasu ze swoimi grami na komputerze. No właśnie, powinienem w końcu nagrać jakiś gameplay z komputera. W każdym razie, tak jak już powiedziałem wcześniej, to tyle w tym odcinku. Przeszliśmy sobie jedynie jedną z tych dwóch misji, które planowałem, bo przecież i tak podejrzewam, że Mobizen może mi z jakiegoś powodu go przyciąć, a tym razem nagrywam w domyślnych ustawieniach kamery, żeby mi nie lagowało. I mam taką nadzieję, że nie będzie. Z tego co mam wiedzieć, ta ikonka sugeruje, że wreszcie dołączymy do służby strażniczej, szeryfowej, tak nazwanej przeze mnie fikuśnie. Nasz właściwy bohater wreszcie dostanie w swoje łapska rewolwer. Broń palną. Ale póki co, trzymajcie się i widzimy się za tydzień. Lub może jutro. No, zależy jak wyjdzie. No, to do zobaczenia.